Czy wszystkie koty marcują? Tak, wszystkie koty marcują, ale koty niewykastrowane, prawda? No bo koty wykastrowane nie marcują. No, marcowanie, czy takie ogólne powiedzenie, że no, marcowanie zaczyna się w okolicy marca, prawda? Czyli zaczyna się dzień robić dłuższy, koty są zwierzętami dnia długiego, w związku z tym akurat marzec jest to taki miesiąc, kiedy na ulicach zaczyna być słychać i kocury, i kotki. Jak to wygląda? No, kotka zaczyna się łasić. Taka kotka w domu, prawda? Chodzi. Mówimy, że pompuje przednimi łapkami, tak ugniata. Pupę wystawia do góry. Zdarzają się kotki, które znaczą swoje terytorium. Także w przeciwieństwie do kocura, który po prostu podnosi ogon do góry i pstryka na, że tak powiem, pionowe przedmioty, na łóżko, firanki, kanapy. Zdarza się, że nawet na własnego właściciela. No, kotka znaczy w poziomie, prawda? Czyli wszelkiego rodzaju dywaniki łazienkowe, dywany, pościel, zwłaszcza u dzieci w łóżkach, czy tam w jakichś kołseczkach, no bardzo dziwnych miejsc. No, marcowanie, czyli tak naprawdę ruje, prawda? Trwa różnie, w zależności od kotki. Zazwyczaj trwa około tygodnia, 5-7 dni i ustępuje i bywa tak, że kotka wchodzi w ruję za 2, za 3 tygodnie, za miesiąc. Też w zależności od tego, czy jest w stadzie inna kotka niewykastrowana, kotki zazwyczaj się jakby synchronizują, prawda? Czyli zazwyczaj tak, że jedna kotka zaczyna mieć ruję, to tak jak jest w hodowli, prawda? Czy u kotów wolno żyjących, za chwilę ma druga kotka ruje, trzecia i tak w kółko. Jedna przestaje, jest 2-3 tygodnie przerwy i tak w kółko. Bywa tak, że kotka ma ruję permanentną, czyli no po prostu trwa miesiąc, prawda? Także no, trzeba to w ogóle przerwać lekami, bo nie może dojść do takiej sytuacji, że kot tak długi okres jest w rui. Kotki w zasadzie mają ruję w obecnych czasach cały rok. Rzadko kiedy koty żyjące w domu, z racji tego, że jest cały czas światło, prawda? Mamy światło włączone w domu na okrągło, prawda? W miesiące zimowe, kiedy jest wcześniej, robi się ciemno, włączamy światło, tak jak powiedziałam, kot jest zwierzęciem długiego dnia, w związku z czym cały czas nawet światło sztuczne stymuluje do tego, że jednak ten cykl się odbywa i nie ma tak jak u kotek takich na przykład śmietnikowych czy podwórkowych, wtedy, u których wskutek tego, że one nie odczuwają tego światła sztucznego, tylko są pod wpływem światła naturalnego, rzeczywiście u nich okres ten, znaczy wchodzą jakby w taki okres bezrujowy, w związku z czym w okresie zimowym czy jesiennym, wczesna wiosna tego, tych po prostu rój nie ma. Natomiast właśnie marzec jest takim miesiącem, kiedy ten dzień zaczyna się wydłużać i kotka rzeczywiście wchodzi po prostu w cykl i zaczyna się marcować. Kotka ma owulację prowokowaną, czyli dochodzi do niej po prostu wskutek drażnienia pochwy przez prącie kocura, czyli w momencie kopulacji, tak jak mówię. Ciekawe jest to, że oczywiście nie zdarza, w każdym razie nie powinno się to zdarzyć w hodowlach, natomiast u kotek wolnożyjących w momencie każdego krycia kotka może być kryta kilkoma koturami podczas jednej rui, prawda? Także kocięta, ponieważ owulacja, tak jak mówię, wywoływana jest kopulacją, w związku z czym kotka z jednego miotu może mieć kocięta po różnych ojcach.